Na kolejne pytanie pan już mi odpowiedział, więc zapytam pana Andrzeja i pana Mirosława. Ilu trenerów klub zatrudnia? Jak i sposób im płaci? No właśnie. Bardzo ciekawe pytanie. Od kiedy się skończyło finansowanie gminne, no to ja jako trener pracuję społecznie w klubie. Tak można powiedzieć. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać trenerów. Są to akcje, tak jak powiedziałem, przypisane do danego finansowania częstokroć, czyli na przykład akcje finansowane z LZS-ów, czyli tego lubuskiego, zrzeszenia LZS, właśnie tutaj lubuskiego, no ale nie są to jakieś kwoty, powiedzmy, horrendalne. Maksymalnie jesteśmy w stanie przeznaczyć na jakiekolwiek wynagrodzenie na koniec roku, które nie jest nigdzie zapisane, ludzie o tym wiedzą pracując, to jest około 4-5 tysięcy maksymalnie rocznie. Także no, trzeba powiedzieć, że trzeba być niezłym zapaleńcem, żeby w tym w jakiś sposób tkwić. Dlatego wspomniałem, że to finansowanie, które było w gminie, tutaj z Mirkiem już wielokrotnie rozmawialiśmy, było fantastyczną rzeczą, która po prostu otwierała ręce. No teraz, patrząc na to, jak nauczyciele funkcjonują, będąc nauczycielem, wiem, że no, nikt nie chce pracować za darmo. Pojechać w sobotę na zawody, mimo że my jeździmy w te weekendy, a co dopiero trener, który tak jak ja, no my jesteśmy w decydującym okresie przygotowań. Muszę teraz wyjść 7 dni w tygodniu na trening, niezależnie czy na dworze będzie minus 12, czy będzie padał śnieg, czy będzie padał deszcz. Nie mamy bazy tutaj żadnej we Wschowie praktycznie, dlatego musimy wyjść. Musimy zrobić tę akumulację treningową i przejść do pracy, żeby ona przyniosła jakiś wynik, żebyśmy mogli oczekiwać jakiegoś finansowania, jeżeli chodzi o to szkolenie mistrzowskie. Ilu tych trenerów jest w klubie? Obecnie jest 4. Panie Mirosławie? Znaczy, u nas są finansowania trenerów do stycznia tego roku. Ogólnie, tak jak mój kolega, szły pieniążki z gminy, ogólnie myśmy zwracali koszty przejazdu na paliwo ogólnie i to był cały temat. Wiadomo, że te koszty nie są małe, bo jak ktoś zjeżdża z Polkowic przykładowo tam, czy skoro pod Podrawicza przykładowo, to są jakieś tam ileś tam kilometrów i te dojazdy są dosyć takie uciążliwe i kosztowne dla nas, nie dla klubu. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwóch trenerów. To jest z tytułu tego właśnie, że nie ma po prostu finansów ogólnie, bo mamy 5 grup, to samo to mówisz, powinno być 5 trenerów. Ewentualnie przynajmniej 3 trenerów, które by wam sobie w tym radzili. Mamy tylko 2, nie tylko z tego powodu. Na rynku wschowskim jest trudno o fachowców, którzy by, jak to mówił Andrzej, przyszli, że ogólnie tam dostali parę złotych ogólnie i wypracowali. Nie, nie ukrywajmy, ale w naszej przykładowo dyscyplinie my mamy wszystkie soboty i niedziele zajęte, bo to są wyjazdy w szczególności w niedzielę i to są odległości z Zgorzelec, Wałbrzych, Jenia Góra ogólnie. To są całodniowe wycieczki ogólnie. Ci panowie, trenerzy, jak to mówię, powiem inaczej, w sobotę i w niedzielę rodzin nie widzą ogólnie, łącznie ze mną, bo ja muszę z nimi wtórować, bo nie znam ich ogólnie. I to jest chyba największy problem, nie? Że my im nie płacimy w sumie za ten trening i po prostu te pieniądze idą za to, że oni w tę niedzielę poświęcają sobie ewentualnie kosztem właśnie swojej rodziny. I to jest największy problem, nie? Mhm. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy jest jakiś pomysł na to, jakiś nowy pomysł na to, w jaki sposób pozyskiwać pieniądze na działalność klubów sportowych? To pytanie dla wszystkich panów. To może teraz zacznę od pana Andrzeja. Czy są pomysły? Wiemy, gdzie mieszkamy, wiemy, gdzie żyjemy, jaka jest możliwość tutaj finansowania. Tutaj każdy z nas ukłoni się do zarządu banku spółdzielczego i powie, że gdyby nie bank, to być może byłoby nam ciężko sfinansować bardzo wiele rzeczy i cieszymy się, że taki bank istnieje, który jest przychylny nam wszystkim, bo taka jest prawda. Jeżeli chodzi o finansowanie z gminy czy starostwa, wiadomo, że oni są zobligowani ustawą, że jakaś część pieniędzy musi zostać przeznaczona. Jakie szukać pomysłów? No wiadomo, że projekty, to co Tomek wspomniał, projekty są bardzo dobrym rozwiązaniem, choć okresy ich realizacji i możliwości uzyskania finansowania w ten sposób czasami pochłaniają tyle godzin pracy, że się odechciewa. Kolejne poprawki, które częstokroć za pierwszym razem nie były brane pod uwagę, za drugim razem są kolejne rzeczy do poprawienia, termin się przesuwa, zniechęcają mocno. No, my też złożyliśmy projekt, zostaliśmy zakwalifikowani, ale po trzeciej poprawce i niestety przesunięcie przez Urząd Marszałkowski rozpatrywania tego 5 miesięcy nie byliśmy w stanie zrealizować projektu w czasie, który był określony podczas jego składania. No musieliśmy się z tego wycofać. Składamy oczywiście wszystkie projekty ministerialne.
Szukamy po tych sponsorach, no ale no doskonale wiemy, że nasze role są takie, że nie mamy wielkich zakładów, nie mamy czego się spodziewać. Tutaj wspierają nas ci sami ludzie, ci sami fantastyczni ludzie, którzy widzą sens po prostu przekazywania swoich środków. I nie wiem, czy to jest metoda. No, ja jestem zwolennikiem, żeby sport dla dzieci był bezpłatny. I tutaj niestety to jest zadanie gminy, właśnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W sumie finansowanie właśnie tego najmniejszego sportu, może nawet nie sportu, tylko tej zabawy wstępnej. Ale no, wydaje się, że na chwilę obecną, przy obecnym kryzysie, innego sposobu chyba nie znajdziemy niż te projekty, niż uzyskiwanie właśnie takich środków zewnętrznych, o które mimo wszystko trzeba walczyć, bo doskonale wiemy, że no, gmina ucięła, ale na przykład Urząd Marszałkowski obciął 500 000 z finansowania. Ministerstwo projekty, Tomek doskonale wie, obcięło no, o 10 milionów, o 15 milionów, do jakichś kwot, które stanowią dziesiątki procent, to nawet nie jest już połowa. I o tym trzeba pamiętać. A chętnych jako samorządy, jako stowarzyszenia, tak jak my, jako kluby, jest naprawdę dużo. Także no, pole do popisu dla kreatywnych prezesów. Zazdroszczę Tomkowi tego czasu, mówię, bo nie jest jeszcze do tego trenerem. Mi jest może troszeczkę trudniej, bo muszę jeszcze tą pracę taką dydaktyczną, trenerską jak gdyby zrobić czy zrealizować, ale wydaje się, że to jest jedyna metoda. Te projekty, to zaangażowanie ludzi i zarządu, no to jest jedyne rozwiązanie w chwili obecnej. Jakieś inne pomysły, panowie? No ja tylko mogę się pochwalić tym, że w porównaniu do kolegów prezesów mamy sponsora, który płaci nam pieniążki. Jest to firma Marmorin. Również Bank Spółdzielczy, który dotuje nas tak zwaną dotacją. No projekty, tak jak Andrzej wspomniał, największy problem może w tych projektach wszystkich właśnie ministerialnych polega na tym, że piszemy projekt, zostaje zaakceptowany formalnie, merytorycznie, musimy go przeprowadzić, bo już czas leci, który jest zapisany w projekcie, więc musimy już swoje pieniążki wyłożyć na daną organizację imprezy i na końcu się dowiadujemy, że zabrakło 2 punktów. A środki, które zostały wyłożone, no niestety fajnie, uścisk na tak zwanego prezesa poprzez monitor, fajnie, że zrobiliście. No to jest ta bolączka, że koszty kwalifikowane, które występują w takim projekcie, my jako klub musimy najpierw wyłożyć. Nie ma czegoś takiego, że składamy ofertę, zostaje ona zatwierdzona, że tak, można to robić i później następuje wykonanie zadania. No to jest tak zwane ryzyko. Ale podchodzimy do tego w ten sposób, że i tak działamy, i tak robimy, więc nie będziemy głowy, jak to się mówi, chować piasek, ani nie będziemy się poddawać i uważam, że jeżeli nie uda nam się jeden projekt, może uda nam się drugi, nie uda nam się drugi, uda się dziesiąty. Panie Mirosławie, Pana klub jest klubem w Schowsko-Sławskim. Tak. Były pieniążki w zeszłym roku przyznane, co prawda nieduże, ale zawsze. Od Sławy, a jak to w tym roku będzie wyglądać? Znaczy ja się tutaj odpowiadam na całe pytanie ogólnie, bo też przed 2 lata pisaliśmy projekty do Kraina Jezior, Marszałkostwo, Ministerstwo, ogólnie pisaliśmy ogólnie. Powiem szczerze, napisałem 5 projektów, tak jak to mówili koledzy, brakło jakieś tam parę punktów, inne sprawy były ważniejsze i uznałem w tym roku, że wolę ten czas zaoszczędzić na pracę dla klubu, bo to jest ogrom pracy pod względem księgowości, kierowania tym tematem papierów ogólnie. Siedzimy z żoną, często po nocach piszemy te sprawy, układamy pokupy i uważam, że to jest lepsze, bo przynajmniej mamy sobie korzyść jakoś, nie? Bo klub nie ponosi kosztów ogólnie i tak dalej, nie? A pisanie tych projektów, jeżdżenie z Zielonej Góry po 13 ogólnie, są odległości ogólnie. My jeździmy prywatnie, swoimi samochodami ogólnie, nikt za to nam nie płaci ogólnie i uważam, że nie ma sensu, nie? Ja tak uważam, nie ma sensu pisanie, skoro myślę, że to byłoby fajnie, gdyby tak Marszał Wasław powiedziało, że od jest tam na przykład spółka przychodowa, nie przychodowa, bo spółka, wtedy byłby jakiś tam sens. A tak to my piszemy i tam zaczynaliśmy, no ktoś bliżej tej tematyki niż my ogólnie nas odsuwają do tematu. Natomiast odnośnie Sławy, ja powiem w ten sposób, że uważam, że Sława jest wspaniałym miastem ogólnie, ma piękną tam bazę różnorodną ogólnie. I myślę, że nie docenia wartości sportu, nie? Jaki mógłby stworzyć jej po prostu chwały, nie? Ogólnie. A mi się wydaje, że nasz klub jest ku temu takim wzorem, że jak pan tu wcześniej powiedział, że na widowni zasiada paręset osób ogólnie na meczu ogólnie, gdzie jest no, piękna atmosfera ogólnie.
I to nie jest problem, żeby w Sławie było podobnie. Po prostu no, Sława niechętnie nam sobie pomagać. Mam nadzieję, że była pani kierownik do spraw, bo tam było tej no, całej od sportów ogólnie była na naszym wigilii tegorocznej ogólnie, gdzie mieściło się 140 osób na wigilii. Też o czym to świadczy ogólnie i była właśnie ta pani i mam nadzieję, że wpłynie na pana burmistrza troszkę pozytywnie ogólnie, że warto tu inwestować, jest dużo młodzieży, jest fajne są tematy ogólnie i mam nadzieję, że Sława w tym roku coś tam może nam więcej zarzuci. Klub wychodzi jakoś naprzeciw Sławianom, organizuje tam jakieś imprezy, tak, zajęcia dla dzieci na przykład, coś takiego? Corocznie na Dni Sławy, pierwszy weekend zawsze sierpnia, organizujemy tam turniej zespołów amatorskich, koszykówki, tam przyjeżdżają zespoły amatorskie nazwijmy, no powiedzmy, nie? Przyjeżdżają zespoły Szkodowo Głogów, Schowa, Rawicz, Śląsk, Żary przyjeżdżają, Zastal dwa zawsze przyjeżdżają i są tam, to jest taki turniej dwu, trzydniowy ogólnie, gdzie jest tam właśnie około tam 15-20 meczów przykładowo normalnych w temacie jest to dowolny i tam, no to jest to taka, dosyć taki ukłon do Sławy, gdzie co roku bez względu na dotację sławską organizujemy taki turniej. Nie jesteśmy w stanie po prostu tam też robić mecze ligowe, w którejś grupy młodzieżowej, juniorskiej, nie ma problemu po prostu. A w jaki sposób nabór dla tych dzieci ze Sławy, żeby one też mogły grać w koszykówkę w Sławsko-Sławskim Towarzystwie Koszykówki? Ja powiem w ten sposób. Ja mam bardzo trudną sprawę przyjęcie do moich kolegów właśnie, nie? Bo ja jestem typowym człowiekiem z zewnątrz w ogóle oświaty, szkół, tematów ogólnie nie mamy trenerów żadnych, bo mamy trenerów szkodowo na dzień dzisiejszy z Głogowa, mamy kolegę jednego i mamy jednego z tego z Podrawicza, także nie mamy możliwości wejścia do szkół, wręcz do tego roku nie mogłem wejść do szkoły, zrobić takiego naboru, bo mi nie pozwali na to dyrektorzy szkół, nie? Także w tym roku mi się nam się udało, jak tam za pomocą burmistrza i pana Wojka Kuryły, no tam pewnych telefonów czy pism ogólnie, że mamy taką grupę młodzieżową w temacie. Natomiast sam jest problem, że jest w Sławie. Po prostu no, nie mając w szkołach WF-istów, jest trudno do tych dzieci dotrzeć ogólnie. Dlatego my się, no jest zawsze nasza strona internetowa WSTK, tam zawsze pisze o naszych naborach. Jesteśmy otwarci, mamy treningi zawsze we wtorki i piątki. Kto ma ochotę może przyjść. Ja zawsze jestem na treningach, mam hajet, mogę zapisać, dołączyć. Dopytuję o Sławę z takiej troski, jako tak. Kibic, który również dopinguje WSTK. No bo są też tam duże zakłady mięsne, może warto właśnie w tamtym kierunku poszukać, wzmocnić działalność i tam znaleźć sponsorów. Tak, na pewno warto. Uważam, że jestem właśnie zdziwiony, że taki potencjał właśnie, jak pan powiedział, fabryka jest dużo niż mięsa ogólnie w Polsce, nie dotuje takich właśnie jednostek jak my ogólnie, ale powiem inaczej, ja starałem się wejść do Marmolinu trzy razy. Raz się zatrzymałem na strażniku, dwa razy na sekretarce. Nie? Obiecali mi odwołać telefony nie odwołyły się. Ja jestem człowiekiem bardzo honorowym. Uważam, że ktoś mi chce ze mną rozmawiać, no, jego sprawa, nie gąsi tematem. Byłem w Gasolu, nie? Obiecano mi też, że rozważą tematy, do dziś nie było telefonu, nie? I tak dalej. Ja się po prostu nie chęcam, ja wolę swoje pieniądze wyłożyć ogólnie, niż mam i dalej się płakać i ukarać, nie? Bo nie ukrywam, że dużo okres czasu moja córka pracowała jako trener ogólnie i też pracowała za darmo ogólnie w imię, jak mówię, rodziny i dla WSTK i tak dalej. No i dlatego mówię, że nie jest to łatwe po prostu, nie? To wróćmy do piłkarskiej korony. Mecze rozgrywane są na stadionie, jest duża pojemność. Piłka nożna jest takim sportem bardzo popularnym. Czy może jest jakiś pomysł, żeby wzbogacić ofertę dla sponsorów właśnie, żeby pod tym względem, żeby jakoś z większym rozmachem zorganizować zawody, zaprosić większą ilość kibiców, no i chociażby tutaj kilka przykładów z WSTK, gdzie są jakieś szumne prezentacje, czy liderki, czy w jakiś taki sposób, po to, żeby właśnie wzbogacić ofertę dla sponsorów. Czy są takie pomysły, żeby to jakoś rozwinąć? Powiem tak, może tak przewrotnie. To jest jedna z nielicznych dyscyplin sportu, na której każdy Polak się zna, czyli piłka nożna. Jest to o tyle przewrotne właśnie, że każdy Polak zna się na prawie i na piłce nożnej. Nasze władze tak naprawdę u góry w związkach pokazały, że ta piłka nie do końca jest tak naprawdę czysta.
my tutaj z dziećmi, choćbyśmy czasami na głowach stawali, to nie jesteśmy w stanie przyciągnąć nie wiadomo jakich widzów i sponsorów. W tej chwili jesteśmy na drugim miejscu w tabeli w A-klasy. Możemy mówić o jakichś wielkich zaangażowaniu kibiców tak naprawdę i wielkiego szumu, jeżeli Wschowa będzie miała swoją okręgówkę, bo do tego dążymy, żebyśmy awansowali do okręgowej klasy. I wtedy możemy mówić o tym, żeby przyciągnąć jeszcze ewentualnie jakichś innych sponsorów i tych kibiców, którzy marzą o tej tak zwanej prawdziwej piłce, już na lepszym poziomie, również do nas przyciągnąć. No jednak no, potrzeba na to troszkę czasu. Piłka, która była we Wschowie, została zaprzepaszczona. My dlatego od tych najmniejszych dzieciaczków robimy podwaliny, na których będzie można stworzyć naprawdę fajny zespół. Poprzez później już, tak powiedziałem, Żaki, najmłodsze dzieciaczki, to jest rocznik 2003 i młodsi, tramkarze, orliki i do juniorów i do seniorów. Jeżeli ktoś myśli, że w ciągu roku można coś zrobić, to proszę mi wierzyć, panie redaktorze, nie ma takiej możliwości. Że my rozmawiamy o tym, żeby były osoby na trybunach i cała Wschowa żyła, przykładowo na tą piłką, bo są jakieś osiągnięcia, to musimy poczekać jeszcze co najmniej 5 lat. Mhm. No, ale no, okręgówkę to... chyba nie musi tak długo czekać. No okręgówkę nie, okręgówkę mam, okręgówkę tak, liczymy na to w tym roku, ale mówimy o tym, panie redaktorze, o tym, żeby zapełnić trybuny. Mhm. To proszę mi wierzyć, jest co innego wyjechać nawet na turnieje, rozgrywki ligowe gdzieś na teren wiejski, czy na mniejszą miejscowość, gdzie tylko i wyłącznie cała miejscowość żyje tą piłką, tą drużyną, i oni są tam wszyscy tak zżyci, a co innego, jeżeli u nas tutaj jesteśmy rozczłonkowani, no nie ukrywajmy, jest stricto indywidualny klub, jest koszykówka, gdzie jest męska, to jest też tylko tak naprawdę koszykówka męska, a tu rozczłonkowanie tego, no nie da się wszystkich kibiców naraz w jedno miejsce przyciągnąć. I to, co pan redaktor mówi o sponsorów, tak jeszcze raz powtarzam, jeżeli będą lepsze wyniki, będziemy mogli pochwalić się czymś, wtedy jak najbardziej twierdzę i takie mam zdanie, że tych kibiców będzie więcej. A i sami nawet rodzice już coraz bardziej się przekonują do tego, żeby jeżeli dzieci grają zawody ligowe, czy Orlik, czy Żak, czy Tramkarz, to przychodzą już na trybuny stadionu. I widzą, że jest sens, bo raz, że grają ich dzieci, dwa, osiągają jakieś znaczące wyniki i to, no, to idzie w świat, tak? Również dzięki waszemu portalowi, jakby nie patrzeć, te spotkania są nagrywane, czy transmitowane, czy opisywane, to również daje efekt taki, że naprawdę tego potrzeba troszkę jeszcze czasu. Mhm. Właśnie mówimy o oprawie. Ta oprawa, jeśli chodzi o WSTK, jest już na drugoligowym poziomie. Jest szansa na to, żeby sportowo do tego dołączyć. Ja bym się tutaj kłócił, nie? Bo powiem szczerze, że jeżdżę na spotkania do Zastalu, na Ekstraligę jeżdżę. Uważam, że my przestamy Ekstraligę pod względem oprawy, nie? Tak jak uważam osobiście, bo... Dokładnie. Pamiętam, pamiętam wyjazd do Wałbrzycha, gdzie faktycznie miejscowi byli pod dużym wrażeniem. Tego jeszcze w trzeciej lidze nie widzieli. Grupa kibiców. Dokładnie. Bęben, doping. Dokładnie. Uważam, ja powiem w ten sposób, nie? Sport jest świetną sprawą, ale myślę, że sport bez tych dodatków, nie? Może nie ma aż takiej wyrazistości ogólnie, że ja też w ubiegłym roku tutaj kolegi, jaka dziewczynki, nie? Z akrobatyki w przerwach pozwalam po prostu pokazać ładnie, bo o co chodzi, no? Oni nie mają możliwości pokazania się nigdzie, a u nas jest możliwość. Są ludzie, jest widownia, dlaczego nie? Ogólnie. Tylko kwestia to, żeby to było w ramach współpracy, nie? Żebym ja nie musiał płacić za to, że występują tylko dziewczynki na tym. Nic więcej. Samo co mówię do kolegi, mówię, też, jak ma kogoś, tylko z chęcią pokażemy na naszych meczach, bo to będzie dla naszej widowni takim przyjemnością. Mamy wiele pomysłów na te tematy, tylko tak jak mówię, że w tą chwilę myślę, że zniechęcamy się ogólnie, bo jak to mówimy, każdy nas biegnie, a później okazuje się, że ktoś się zatrzymuje na drodze, pyta się, to ile pan prezes zarabia, jak to powiedział pan Kolejczasie. No zarabiam dużo, no, na pewno dużo, nie? Ale po to zarabiam, żeby właśnie pomóc klubowi między innymi, nie? Żeby mógł istnieć. Ja myślę, że oprawa może być jeszcze ładniejsza na pewno w temacie.
czy będzie druga liga? Ja bym bardzo chciał, jest to moje marzenie, pokazać, że można zrobić, że można wejść z drogą sportową. Natomiast czy w Sowę na to stać, to o tym możemy sobie rozmawiać na innych realiach. Chociaż myślę, że jak to mój kolega Staszek, że jednak ten awans, czy ta inna liga sponsorów może dopingować, nie? Tak jak może zgładnie mięsne sława przychodowe, jak mówimy, nie ogólnie czy inne. Może Marmor mnie dopuści do siebie wtedy, no nie wiem, no na przykład nie, no czy tam Jastro, czy inne. Nie kurwa, też byłem w tym Cieplówku, w zakładzie utylizacji, złożyłem tam swoje podanie o prośbę. W ubiegłym roku też nas dofinansowali, może w tym roku też nas dofinansują, jak będzie to oglądał, to niech tam o tym myśli, to, żeby nas wspomógł, czy tam kolega z Ady, nie, nam też pomaga w tych tematach. I ja myślę, że ja mam inny problem. Tu bardzo fajnie powiedział nas o tej drugiej lidze, że my mamy jeden problem duży, my jako klub, chyba jedyny klub, my musimy korzystać z sali, nie ma innej opcji. Nie możemy wyjść na teren. Pan o tym powiedział. Nie możemy wyjść na teren, jak tu wychodzi kolega, mówi, że jest zahartowany, przed chwilą mówiłem, myśli, bo w terenie. My musimy mieć stały grunt pod względem piłki, bo ona musi się odbijać na równym tym mecie. My jako klub WSTK, chyba jedyny klub w Wrocławiu, mając 5 grup, mamy 7 godzin tygodniowo salę. A w Wrocławiu dodają sam 2 duże sale. 7 godzin. To jak ja powiedziałem to na ZKS-u, to oni po prostu śmiali się, że nasz zespół tak wysoko stoi. Bo jak ona, my to nie wiem, bo 3 grupy to ją ma na jednych zajęciach. Jest to po prostu paranoja. I dla mnie, tak dzisiaj mówimy o finansach, wspaniała sprawa, ale dla mnie jest większą bolączką sala. Jeżeli nie będzie sali, to ja tak też zrezygnuję, mając pieniądze. No bo ja pieniądze swoje mogę wyłożyć, ale swojej sali nie mam po prostu, aby dzieciom udostępnić. I tu jest wielki po prostu problem, nie? Bo bez sali, bez możliwości wejścia nie możemy. Jak mówimy, mamy piękne sale. Dlaczego nie ma przykładowo, że koszykówka przykładowo kolegi Szczęsiaka i moja, męsko-żeńska, ma jedną salę przykładowo. Nie? Niech tam mają treningi dziewczyny, chłopcy ciągiem tam w tematach ogólnie. Piłkarze nie mają swoje, ci mają swoje. U nas tak nie ma po prostu. No. Gdzie nie pójdę do każdej mieć wygania, mam teraz grupę młodzieżową. Jest tam 20 fajnych chłopców, wspaniałych chłopców, naprawdę. To dałby nam przykład jakąś przyszłość, mają wzrost, mają ochotę ogólnie, a to nie jest z nimi w zawodówce, w szkole szkół zawodowych, w takiej małej saletce, tam gdzie stoją takie koziołki, tam te równoważnie, pipongi między tymi stołami biegamy, no jeszcze raz nikt się tam nie zabił i oby to się nie stało w temacie, nie? Dlatego mówię, my musimy tu uporządkować sprawę, nie? Właśnie sal, obiektów, jak na nich można wejść, kto ma na nich priorytet, kto może wchodzić. Nie może być, że ja walczę o drugą ligę, a nasz zespół trenuje raz w tygodniu. Bo to, nie ukrywajmy, to nie będzie wyniku, no, nie będzie wyniku. Dlatego w tym roku nasze zespoły młodzieżowe trochę obniżyły lot, ze względu na to, że po prostu nie mamy wejścia na salę. Panie Andrzeju, jak mogę nawiązać, to jeszcze skończę. No, bardzo się cieszę, że macie 7 godzin sali, bo ja najbliższy stadion mam w Lesznie, za który muszę dyrektorowi Mosiru zapłacić. To jest ta różnica. Jeżeli chodzi o bieg progowy, nie ma możliwości we Wschowie nigdzie go zrealizować. Jeżeli już, to uciekamy na fantastyczną drogę z Lginia do Łysin, gdzie pobocze jest fantastyczne, bo asfalt jest wąski. Jest bardzo równo i można to zrobić. I to generuje kolejne koszty, ja wiem, bo tutaj walka o salę we Wschowie jest dość ciężka. Ja pracuję w tej szkole, gdzie jest ta największa hala i trzeba powiedzieć, no, że walka o miejsce na tej sali jest duża i myślę, że można się dogadać, bo ja nieraz korzystałem z sali jako ten trening ogólnorozwojowy przy okazji właśnie treningu koszykarzy i nikomu to nie przeszkadzało. My sobie radziliśmy na tej części poza boiskiem, które jest ograniczone linią końcową, a końcem czy prostą z boku i fantastycznie się dogadywaliśmy, nie ma problemu. To jest kwestia pewnych zależności organizacyjnych. Dokładnie.